Siema, Kamil Grzelak, Mikado Fishing Team, jest ze mną Kornel Wiśniewolski z Bellyboat Poland. No i właśnie, dzisiaj bellyboaty. Mamy ambitny plan na najbliższe dwa dni, ale o tym może więcej Kornel. Plan jest prosty, spływamy dzisiaj Podlaską rzeczką, szukamy jazi, kleni, oczywiście tych samych 50+. Jutro jeziorko, szczupaki, okonie, zdręgi, potężne zdręgi. I tyle. I przy okazji jeszcze przetestuję w końcu wasze belly. No to brzmi idealnie, co nam z tego wyjdzie. Zobaczymy, póki co się wodujemy, bo musimy zrobić jeszcze dziś jakieś 10 km. Nie? W pełnym słońcu. Będzie na pewno przemilutko. Do zobaczenia na wodzie. Zaczęło się bardzo fajnie, pierwsze miejscówki, pierwsze jakieś nieduże rybki, aż zeszliśmy na ziemię, czyli polskie realia. Siata rozciągnięta na pół rzeki. Pamiętajcie, żeby takich siatek nie niszczyć, nie ściągać samemu, bo możecie zostać posądzeni o kłusownictwo. My zadzwoniliśmy do kolegi ze społecznej straży rybackiej, no i w tej chwili czekamy na chłopaków, aż przyjadą i zrobią z tym porządek. Wtedy zaczniemy znowu łowić, no a póki co mamy obowiązkową pauzę. Dobra, siatka ogarnięta, pomogliśmy trochę chłopakom, możemy w końcu wziąć się za łowienie. Przykra sytuacja, ale mamy nadzieję, że więcej takich rzeczy po drodze nie spotkamy. I mamy nadzieję, że teraz połowimy ryby. Utknąłem! Ratunku! Nasz rzeczny dzień dobiega końca. Połowiliśmy ładnie? Absolutnie. Widzieliśmy masę ogromnych ryb. Jazi, kleni, bolenie, ale totalnie nasolały. Złowiliśmy dużo, ale niestety niedużych okoni. Także no dzisiaj raczej porażka. Jutro zmieniamy kompletnie koncepcję. Wpadamy na jezioro. Co będziemy łowić? Głównie wzdręgi, okonie. A jak się uda, to i ze szczupakiem polatamy. Może tam nam na stojącej wodzie pójdzie lepiej, bo rzeka nas strasznie zlała. Także
spadamy odpocząć, wcześniej rano pobudka i widzimy się nad jeziorkiem. Dzień dobry, witamy Was kolejnego dnia. Tak jak wspominaliśmy, dzisiaj to jeziorko za naszymi plecami, czyli zupełnie inne łowienie. Mamy nadzieję, że zrewanżujemy się za wczorajszy wpierdziel od ryb i dziś będzie zupełnie inaczej. No, mam nadzieję, że dzisiaj połowimy jakichś pięknych okoni, wzdręgi. Jak może przyjdą chmurki, to na szczupaka się nastawimy. Mamy co robić, także nie przedłużamy, zrzucamy bellyboaty i wypływamy na wodę. Pięknych i letnich okolicznościach przyrody warto wspomnieć o moim zdaniem równie letniej przynęcie na okonie, czyli błysce obrotowej. Przez wielu zapomniana, uważam, że bardzo niesprawiedliwie, swoją skutecznością właśnie szczególnie latem potrafi miażdżyć nowoczesne przynęty typu twitche, jaskółki i inne wynalazki. Naprawdę warto wrzucić zawsze kilka obrotówek na letni wypad na okonie do swojego pudełka. Ja mam tutaj Hipnotika w rozmiarze 4, 4 to jest mój ulubiony rozmiar obrotówki. To fajna blacha zarówno na okonie, jak i na szczupaki, no i przede wszystkim bywa często bardzo selektywna, jeśli chodzi o łowienie okoni. Oprócz samego rozmiaru przynęty, znaczenie mają również kolory. U mnie taką podstawą w pudełku jest zawsze złoto, srebro i miedź. Oczywiście możemy kombinować jeszcze bardziej, by dopasować się lepiej do łowisk, do preferencji ryb. Ciekawą rzeczą, która nie jest tylko ozdobą dla oczu wędkarza, jest chwost na kotwiczce. To naprawdę działa. To jest celownik, który po pierwsze pomaga rybom wycelować w kotwicę, żeby udało nam się je wyholować. Po drugie, po prostu zwyczajnie wkurza okonie, kiedy obrotóweczka z takim chwostem koło nich przepływa i tym bardziej nie mogą jej przepuścić. Wielokrotnie wspominałem o tym belly, na Bellyboat Poland, że to będzie złoty środek na rynku. Co najważniejsze, mobilność, naprawdę wygoda noszenia dzięki szerokim paskom, które nie wpijają się w ramiona, materiał PCV, no i wygoda. Ja ważę 100 kg, mierzę ponad 1,80 m i naprawdę jest super. Cały dzień pływaliśmy, wczoraj 10 godzin, dzisiaj 10 godzin. Nie widzę różnicy w wygodzie od większych odpowiedników. I to mówił ekspert w dziedzinie bellyboatów, który trochę ich przerzucił i trochę ich naoglądał. Także polecamy. Kończymy na dziś. Miały to być 2 dni świetnego łowienia, dużej ilości dużych ryb, zarówno na rzece, jak i jeziorze. A wyszło jak? Wyszło tak, że 2 dni opalaliśmy się po prostu. Tak, jest niesamowicie gorąco i chyba to jest kluczowy problem, dlaczego nie połowiliśmy, nie? Mamy wieczór, jest dosłownie z 28 stopni, woda ma 26 stopni, jak pokazywało. I raczej to na bank była przyczyna naszej dzisiejszej porażki. W każdym razie to ma być przede wszystkim film wędkarski, a w filmie wędkarskim muszą być ryby. Dlatego postanowiliśmy z Kornelem, że nie poddajemy się,
jedziemy do domów odpocząć i za chwilę bierzemy bellybouty, atakujemy kolejne nowe łowisko. My widzimy się za jakieś 2 dni, a z wami za jakieś 2-3 sekundy. Do zobaczenia. No i jesteśmy wypoczęci na zupełnie nowej wodzie, której totalnie nie znamy, dlatego zabieramy się za jej poznawanie i miejmy nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż ostatnio. Co najważniejsze, jest chłodnie, znacznie chłodnie, więc z opalania nici, ale mamy nadzieję, że połowimy fajnych okoń. Opaliliśmy się już wystarczająco na ostatnim wyjeździe, teraz czas na ryby. Sporo czasu szukałem wędki właśnie pod belly, miał krótki dolnik, ale jest spory zapas mocy. Mam ideę, tak dla mnie mega kit elektryczny, rzuca wszystkim i nie boi się przyłowów w postaci szczupaków na 60 cm. Jak ktoś szuka elektrycznej wędki, polecam sensora. Trochę się rozpadało o ciupinkę. Od rana przerzuciliśmy setkę okoni. Przyszedł deszczyk, burza. Wjeżdżają już fajniejsze rdzeneczki. Kończymy po raz kolejny, tym razem już na dobre. Połowiliśmy dziś naprawdę dużo ryb. Ale takiego rodzyneczka 40 plus zabrakło. No niestety nie zawsze łowi się tylko te okazy, ale w przypadku łowienia z bellyboatów, łowienia nawet niedużych, średnich ryb, to zawsze przede wszystkim mega zajawa, więc myślę, że spędziliśmy naprawdę fajny dzień na wodzie. Dla mnie to była przyjemność testowania bellyboatem Mikado. Naprawdę kawał dobrego pływadu. Czyli polecamy. Oczywiście. My zwijamy nasze bellyboaty i uciekamy do domów, a Was zapraszamy na kolejne filmy. Cześć. Cześć.